Cześć, z tej strony Ania Games, a ja witam was w Cafe Owner Simulator. Będziemy tutaj właścicielem kafejki. Kafeterii. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie kafejki, kafejka to jest z tymi komputerami. Okej, na starcie powiem, że Boom Simulator będzie wstrzymany z powodów technicznych, dlatego że cały czas gra mi crashuje i nie mam pojęcia dlaczego, chociaż wszystko inne jest spoko. Dobra, tu mamy wszystko ustawione, jasność, dźwięki dam na 6, ale u siebie przyciszę. I będziecie troszeczkę więcej słyszeć. Zaczniemy sobie nową grę, ja wcześniej zaczęłam, ale oczywiście co? Skraszowała mi gra przez to, że miałam włączoną na raz Boom i Simulator, Cafe. I don't know why. Nieważne. Zaczynamy sobie kolejną. Tutaj kafejkę. To jest chyba taka kawiarnia. Jezus, jak to się nazywało kiedyś? Tawerny? Nie, to. Nie. Te bary takie, Jezu, nie pamiętam. Nieważne. Aż mi słowo wyleciało. W każdym bądź razie zaczniemy sobie nową grę. I tutaj gościu nam prawie umarł, przejęliśmy, czy kupiliśmy to właśnie kafejkę i będziemy musieli ją posprzątać, ogarnąć, doprowadzić do stanu idealnego, żebyśmy mogli w niej jakby zacząć tutaj funkcjonować. Okej, na starcie powiem wam, że może się przycinać tak jak zawsze. Mam nadzieję, że będzie się dobrze oglądało i mam nadzieję, że lubicie oglądać moje filmiki. Jeżeli tak, to wiecie co, komentarz, łapka w górę i wszystkich tam doceniam, którzy oglądają, bo naprawdę fajnie jest zobaczyć, że jeżeli wkładacie w coś serce, to jakby ludzie dają też serce. Nieważne, czy są łapki w górę, czy łapki w dół, bo w dół też się zdarzają, wiadomo, nie każdy jest lubiany przez wszystkich, ale jeżeli dajecie to czystego kontentu, czyli na przykład kontent wam się nie podoba, no to ja rzeczywiście to rozumiem. Nie zniechęcajcie się też tym, że wam się będzie długo ładować, bo ta gra naprawdę jest też rozbudowana graficznie, jak widzicie, mimo że macie niskie ustawienia. I ona może też crashować. Mapy nie ma, nic nie ma. Okej, sterowanie w WASD. Tablet, mamy tab. Tutaj. I pierwsze zadanie, znajdź skrzynkę elektryczną i przywróć zasilanie. Tam po prawej stronie mamy skrzynkę, no ja już troszkę grałam, mamy bezdomny kod. Oj, widzicie, troszeczkę się przycina, ale jest wszystko zajebiście. Czy nie wiem jak to będzie u was, mam nadzieję, że nie będzie takiego odstrzału, bo powiem wam, że FPS-y są mega niestabilne tutaj. Mega. Ostatnio też przez te właśnie FPS-y mi wywaliło jakby całe nagranie, więc zobaczymy jak to będzie teraz. Mamy tutaj szczury, trzy i tak dalej. Dobra, i włączamy to tutaj, tą elektryczność. Okej, okay. Mamy tak, dowiedz się jak przedostać się do restauracji. Naciśnij tab, lewy shift i tak dalej. Lewy shift to jest, przyspieszamy oczywiście bieg, a tabem otwieramy nasz tablet. Dobra, mamy jeszcze F-kę, którą sprzątamy, grabimy liście przeważnie, ale to dopiero później będziemy mieli... Jezus, mnie tak się wychodzi. Okej. Okay. Bierzemy palety. Oczywiście to znika u nas. U góry mamy garbage 6% teraz. To jest nasz śmietnik. Mamy oceny, mamy pieniądze, mamy 21 punktów i tak dalej. 143 śmieci, bodajże 80 do naprawy. I 3 szczury. Okej, okay, mamy co dalej? Narzędzia. Możesz znaleźć je w sklepie. O Jezus. Widzicie. Narzędzia i mop. Mop jest do brudu. Czyli kupiliśmy mopa. Okej, okay, jak ma, tabem zamykamy i mamy wyrzuć wszystkie śmieci na zewnątrz i wewnątrz. Okej, okay, tu jest chłodnia, jak widzicie jest podpisane, tutaj nie ma żadnych śmieci. Ale tutaj jest, tutaj doniczka i wszystko musimy sobie posprzątać, żeby to miało ręce i nogi, wiecie o co chodzi, nie? Które będą tak samo i widzicie, u góry zapełnia nam się już kosz i ten kosz będziemy musieli wywozić. Nie wiem jak to powiedzieć, powywozić, no po prostu wywieźć, tak? Znaczy przyjedzie, zamówimy i przywieziemy. Gdzie, dobra, mamy. Widzicie, 100%, to jest kosz, dobra. I teraz musimy kliknąć coś takiego jak odbiór śmieci i płacimy za zamówienie jakby no naszej tej. No wiecie. Śmieciarki. Dobra, i teraz grabimy liście. Widzicie, jak to ładnie wszystko znika? Grabiam liście i ja też sobie przejdę do tego, żeby najpierw pograbić te liście tutaj w środku, żeby 50 razy tego nie brać. Mamy też tam szczury, wiadome, to też grabimy. Dobra, znaczy nie szczury, tylko te. I teraz zbieramy
Kolejny raz, dobra, czekamy aż się już się odebrały śmieci i klikamy sobie dalej, żeby te śmieci zbierać. Z zewnątrz, jak i na wewnątrz musimy pozbierać wszystkie śmieci, które mamy i pozbyć się wszystkiego, wszystkich szczurów i tak dalej. Moje FPS-y naprawdę nie są stałe, bo ta gierka nie jest, no delikatnie jakby powiedzieć wam, ta gra nie jest stabilna. I to też mnie denerwuje, bo jest maksymalnie FPS-ów tyle i tyle, a tam jest biedak. Czasami tutaj przychodzili, bo było, wiecie, czysto i tak dalej, znaczy brudno. Mamy pierwszy poziom, super. A twoja gra wpłynął pieniężny transfer. Dobra. I tutaj mamy ogarnięcie oprócz szczurów. Żeby szczury złapać, też musimy kupić takie specjalne narzędzie. Ale jeszcze go nie mamy. Nie narzędzie. Somę i. Nie, już zapomniałam. Zapomniałam. Okej. Zapomniałam. Nevermind. Okej, idziemy dalej. Jeżeli będzie porażka z nagrywaniem naprawdę, to już pierdzielę takie gierki. W sensie nowe gierki. Dlatego, że w wielu przypadkach jest po prostu tak, że one mi tak strasznie zacinają i też się nie da, nie? Dobra, mamy 100% odbioru śmieci. Ja chcę wam tylko pokazać, jak się w takie gierki gra i w sumie też mi się takie gierki podobają, więc gram tak pod was i pod siebie tak naprawdę. I mi się to bardzo podoba, bo lubię. Wiadome. Nie każdy lubi takie gierki, ja osobiście uwielbiam. Simulatory i budowanie, craftowanie. House Flipper mi się wydaje, żeby się w ogóle nie zacinał, dlatego że jest to gierka od osoby, która naprawdę to tam zajebiście zrobiła, jakby wiecie o co chodzi, bo te gierki to są od PolyWay. Oni nie bardzo przykuwają uwagę na to, na tą grafikę na słabszych komputerach, tak? Jak masz mocny komputer, okej, wszystko fajnie, zacina się. Ale jak masz słabszy laptop albo słabszy komputer, oczywiście mu nie jest aż taki słaby, ale tutaj w tych grach jest słaby, to oni jakby no nie patrzą na to, nie biorą pod uwagę tego, że faktycznie ktoś może mieć słabsze to. Dobra, dalej. Jedziemy sobie ze śmieciami. Tutaj co tu jest? Kanalizacja. Ładne to. Dobra, jeszcze tu jest oponka. W ogóle tutaj ktoś nie ma, nie, to zostawił, ale nie mogę tego podnieść. Okej, lecimy dalej. Śmieci, palety, kosz. Śmieci, znowu paleta, kosz. Tutaj pewnie będzie parking, bo też jest fajne to, że tu jest dużo miejsca, więc zobaczymy, co się będzie działo później. Okej, mamy to. Mamy to. Coś jest? Tam, z tamtej strony bodajże pamiętam. Tu jest jeszcze ten patyk. Okej, ile jeszcze śmieci zostało? 21 śmieci tak naprawdę. Czyli może być też to, że po prostu liście nam też zostały, dobra. Tak, tam nic nie ma. Dobra, to grabimy liście. F, nie mop. Wyłącz. No, znowu to samo. Grabię. I grabimy, dobra, 15, 14. Wydaje mi się, że to będą same liście, chociaż mogę się mylić grubo. Tam już nic nie ma. Cały tylko obrzeża jakby tego wszystkiego. Oczywiście można sobie to przytrzymać i chodzić i grabić, tak? Bo to też działa jakby. Dobra, 6. No i. No i coś gdzieś jest nie tak, chyba że tutaj naokoło. Wiecie co? Te śmieci jeszcze mogą być u góry. Tu się wchodzi na górę. I ja wam pokażę, gdzie jeszcze mogą być, bo ostatnim razem też tak szukałam. Tutaj jeden. Popatrzcie. Jeden. I jeszcze jeden śmieć. I z tym jednym śmieciem to też jest zabawne, nie? Aha, okej. Dobra. Dobra, ale teraz tak. Jak śmiesznie będzie. Bo jakby nie wiem, czy ja znajdę tego jednego śmiecia. A, tu. No i mamy. Trzecie je wykonane. Ok. Sklep i wszystkie szczury z lokalu. Widzicie, mi się Escape w ogóle myli cały czas. Escape. Okej. Siatka na szczury. Dobra. I siatkę na szczury. Tabym włączamy. I tutaj włączamy siatkę. F przytrzymujemy. I siatka na szczury. I łapiemy. Escape. Byki są. Raz.
Dwa. A trzeci? A, już, dobra. I teraz wymień wszystkie wadliwe elementy budynku. No i to jest tak, że tutaj ja sobie zaczynam to od kafelków. Mamy kafelki pięknie tutaj. To nie musimy nigdzie wchodzić, tylko automatycznie jak przytrzymamy to, jakby to się naprawia. Zaczynamy od kafelków. I lecimy. W ogóle mam zamiar nagrać House Flipper 2, więc jeżeli ktoś na to czeka, to się cieszyć trzeba, bo będzie to w niedalekiej przyszłości. Oczywiście też The Tenant, czyli lokatorzy. Taka fajna gierka, której steruje się jakby 2D. Nie jest to takie 3D, ale też jest świetna gra. I nie będzie się przycinać na pewno, bo jest to coś takiego jak Simsy, nie wiem jak to ująć. No, że no, łatwe w obsłudze i nie wymagają bardzo dużej ilości FPS-ów i tak dalej. No tutaj te FPS-y no, są tragedią, nie są stabilne. To mówię od razu, jeżeli ktoś by chciał zagrać taką gierkę i ma słabszy komputer, to mówię od razu, nie jest to stabilne. Moje FPS-y się wahają od 40 do 60, mimo że mam stałe na nagrywaniu i stałe powinny też być tutaj. Okej, dobra, teraz szyby. Naciskam szyby. A, światła sobie włączymy tabem. Moja restauracja i włącz światła. Automatycznie włącz. I okej. I teraz bierzemy tak. I mamy światło oświetlone. Widzicie, jak ładnie wszędzie światła. Musimy naprawić teraz okna. Okna też są u góry, więc to też trzeba wyjść na dach i też zrobić dach i tak dalej, nie? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, tak jak mówię, na pierwsze gry grałam, potem już nie grałam. Idziemy teraz na dach. Zobaczymy, co nam zostanie. 13 rzeczy. No myślę, że te 13 rzeczy to już jest góra. Raczej tak mi się wydaje. Mamy dzień pierwszy, wszystko mamy opisane na pierwszej stronie. Dobra. O, i tu w ogóle zauważyłam, że też są FPS-y. O, drugie. FPS-y po prawej stronie, ale te FPS-y trochę kłamią. Dlatego, że ja na swoim nagrywaniu widzę, że ja mam na przykład tu jest 60 napisane niby stałe, a ja mam na nagrywaniu 44 i tak dalej. Czego jeszcze na Steamie całkowicie inne FPS-y wyskakują, więc to jest nieprawda. Okej, i jeszcze szybki tutaj. Halo. Halo, halo. Aha, to zero, to już. Okej, dobra. A w sumie wybierz tapetę lub materiał tapetowania. Jezu, znowu. Tapety. Aha, to są tapety chyba na tym. Jadę, fajne. A oczywiście krajobraz jakiś, mogą być góry. Fajnie, fajnie, mam tapetę. Dobra, awesome i teraz mamy farba albo tapety. No wiecie co, ja wcześniej nie wiedziałam o tych tapetach i zaczęłam sobie ten, ale ja wybiorę tapet. To z kwiatkami jest? Czekaj, nie tak. Tab. Takie. A może być! Mogę tu? Nie, no dobra, tu nie. Dobra, i malujemy sobie. No to kwiatki są. Cholera, niech będzie. Na początek nie będzie kwiatki. Chociaż. Aha, i tu mamy nawet jak samolot leci, nieźle. Chociaż ja nie preferuję kwiatków, ale domyślałam się, że to kwiatki. Jak będą inne tapety, to po prostu przemalujemy to na inne tapety. I tyle. Możemy tylko przyciskać i sobie chodzić, nie musimy klikać cały czas myszki. Więc to też fajnie. Widzicie, że te gry wszystkie są do siebie podobne, które właśnie są takimi symulatorami. Możecie budować, przerabiać, robicie to od zera, tak jak było z siłownią, innymi tymi. Na przykład Boom Simulator naprawdę był zajebisty, mimo że teraz mi nie chodzi i to jest właśnie bardzo bolączka. Dobra. Dawaj. Dobra, i teraz jeszcze tu. 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 Mamy 37 na 42, więc super. 132. Tutaj to jest 6 dymów w całym pomieszczeniu, czujniku. Okej. Okay. Bierzemy tablet, aby są inne. I czujniki. Dobra, czujnik demo. Na pewno tutaj. Na pewno tutaj. Tutaj. Tutaj.
Tutaj i szósty, nie wiem, kurde. Jest, tu jest, a niech będzie tu. Dobra, mamy 6. Menu i 5 dań do menu. Okej. Wow, w panelu menu można kontrolować, jakie dania będą serwowane. Po najechaniu na danie, już w tej części nie grałam, bo mi wszystko skraszowało. Także dodajemy dania. Okej, okay. Jako że jestem smakuszem pizzy, to na pewno pizza. I to w jej. Aha, przeciągam. Pizza 4 sery, na pewno pizza. Na pewno bym chciała zupę grzybową, indyka. Dosłownie ja bym chciała wszystko. No i mamy menu gotowe. Nie wiem, czy się nie zarąbałam, czy coś. Teraz zamówimy jedzenie do gotowania. Otwórz tablet w sklep spożywczy. Okej. Okej, na czerwono wszystko. Wiem, no, czaje. Kupmy wszystko. Aha. Mogę zamówić na raz 20 pudełek maksymalnie. A, to nie. Dobra. Jak zamówiłam, to co? Teraz zamówimy jedzenie. Coś świeci. Chłodnia. To będzie w chłodni? Aha! Ja już wiem. O, panie. Dużo pudełek. O nie, i teraz trzeba to wszystko nosić. Otwórz to na stałe. Teraz to wszystko trzeba nosić. Masakra. Ale wiecie, jak to się robi. Menel. Niech ma. Jeszcze nam coś zrobi tutaj w kawiarni. Okej, niektóre sprzęty wymagają podłączenia gwiazdek elektrycznych. Kup i zamontuj połączenia elektryczne. Okej. Dobra, czyli tab, awesome, inne i gniazdka. Okej, tu będzie jedno. Drugie. Dobra, zależy gdzie chcemy tą kawaryjkę. Tutaj może stoliki, nie wiem. Tutaj będzie, tutaj. Nie wiem, tutaj. Cholera, no. Podłączenie, żeby było dużo, bo czasami nie potrzeba jest więcej, nie? Tutaj mogą być. Tutaj. Ale tutaj może być ich więcej, nie? To jest też fajne, że możemy sobie tym manewrować. To jest super. Postaw kasę, stół kuchenny, kuchenkę, lodówkę. Niektóre podłużenia pomagają. Dobra. Dobra, tutaj sobie możemy to zrobić faktycznie, a tutaj będzie jakby cała kafeteria, reszta. Reszta kafeterii. Okej. Okay. Inne. Stół, kasę i tak dalej. Dobra, kuchnia. Tutaj nie ma tego. Tables. Stół kuchenny, okej, stół kuchenny. Niech będzie tutaj. Okej, następne. Tab, awesome. Lodówka. Jezus, jak się obkręca. Muszę wykminić, jak się obkręca. A, zamówimy w ogóle odbiór śmieci. Zece. A Jezus, nie wiem. Nie wiem, jak się kręca. Przesuń. EQ, dobra. Już wiem, EQ. Przecież tu będzie ten. Czego nie podłączone, jak tu jest gniazdko? Prąd. A!
podłącza, ale sztos. Dobra. To trzeba podłączyć? Nie. Dobra, i teraz kolejny tab. Wesołe. Pamiętajcie, że trzeba podłączyć wszystko, nie? Owners i tak dalej. Dobra, kuchenka. Kuchenka tutaj z tej strony będzie. QR obracamy. Pamiętajcie, QE, przepraszam. Kuchenka sobie będzie tutaj. Też ją trzeba podłączyć, to od razu mówię. Prąd i tutaj. Halo. O, podłączyłam. Kabelek tam wystaje. Dobra, teraz kolejne. Wesołe. Nic innego nie można, więc wentylacja. No oczywiście, że wentylacja musi być tutaj. Niech będzie na... O, tutaj na tym poziomie. I teraz tak. Zrobimy tak, że kupimy gniazdko. I damy je tutaj. Teraz klikniemy to, podłącz. I tam. I widzicie, jest podłączone ładnie. Nie, nie ma żadnego kabla na dół. Okej. Dobra, teraz tak. Bo w ogóle tutaj lampa jeszcze fajnie by się przydała. Dobra, ale teraz tak. Czy jest czujnik dymu? Jest, dobra. Następnie. Tab. Mamy lodówkę, kuchenne, kuchenkę, stół kuchenny, kuchnia, dalej wentylacja, wszystko pokupuję, popcorn i tak dalej, się nie da, wentylacja jest, popcorn sinks, please left, tutaj obrócimy, zlew może być tutaj w kącie, są dwa gniazdka, to nie za bardzo, to nie będzie tutaj, zlew będzie tutaj, postaw kasę. Kasy nie mamy. Dobra, to już wiem, czego nie mamy, ale jeszcze wszystko tutaj musimy kupić i nie ma. Dobra. I teraz tak, sprzedaż, czyli kasę. Kasę oczywiście przy samym wyjściu jakby, nie? Bo to jest wiadomo, że ta kasa musi gdzieś tutaj stać. Dobra. I tu. I teraz tak. Pyk. A nie w tą stronę. Jadę go jedna. To ma być w tą stronę. Ej, no co jest? Pyk. Teraz pyk. Front. Pyk. Tu mamy trzy gniazdka, gdyby coś było. Okej. Okay. Postaw wentylację nad płytą grzewczą oraz zlew. A także dwa stoły dla gości. Postaw wentylację nad płytą grzewczą. Jest zlew i tak dalej. Dobra. To teraz jeszcze małe same. Meble, stoliki dla gości. Dobra. Pyk. O. Zatrudnij pracownika przy stole kuchennym. Okej. Pracownika nie mamy, więc musimy wejść w tablet. Tablet. Posiadasz nieopłacone rachunki. Rachunki. Zapłać. I teraz tak, pracownik. Restauracja. Nie, nie, gdzie to się. I'm ślepa. Wow. I pysy. A, wszystko tu można. Nieźle. Ej. Bo ja zapomniałam, moi drodzy. Widzicie za chwilę? Ja się personel zatrudnia. Zaraz sobie przypomnę. No to musiało być. Zarządzanie. Pracowników szukamy. Zatrudnij.
I zatrudni. No najlepszych musimy, nie? Dobra, i teraz tak. Przypisz pracownika. Motywacja. Tobie się będzie lepiej z klientami pracować. Aha, nie mogę na piątym. No dobra. To mamy na razie jednego tutaj. Dobra. Okej. No to nie pytania. Ustaw dwie lampy w lokalu. Okej. Ale same i teraz lampy. Tutaj jedna będzie tutaj. Przekręcamy. A druga będzie tu, nie, tu. Tam gdzie klienci siedzą. Tutaj. Trzecia, tu, czwarta, tu. Tu. Szósta, żeby było wszystko oświetlone. Proszę bardzo. Umieściliśmy lampy, moi drodzy. Dobra. I teraz co mamy zrobić? Postaw dwie biotoalety na zewnątrz. Okej, postawimy dwie biotoalety. O, na prawej stronie. Nawet deszcz pada. Matko Boska, zawsze samo. Biotoalety, proszę bardzo. Stawiamy bio. Jedna. Druga. A trochę ta wysunięta, więc trzeba ją przesunąć, żeby nie była tak wysunięta. Proszę bardzo. Otwórz lokal i obsłuż pięciu klientów. Okej, moi drodzy. Na tym zakończymy sobie pierwszy odcinek, czyli na modernizacji. Widzicie, złoty kolor mamy tutaj. Mamy fajny klimacik. Kurde, przecina się. Fajny klimacik. Mamy tutaj rozłożone wszystko, lampy, oświetlenie i mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jak przebiegał pierwszy odcinek według Was? W kolejnym odcinku będziemy obsługiwać klientów. Ja się z Wami żegnam. Cześć i pa!